Verdiego kończy się źle. Kochankowie Radames i Aida giną zamurowani w grobowcu. Kiedyś ta scena nie kojarzyła się z niczym szczególnym, a dziś... Opera, która została napisana dla opery w Kairze na uświetnienie jej otwarcia, dotycząca jakiejś zaprzeszłej wojny, tak bardzo dzisiaj mówi o tym, co się dzieje na Ukrainie. Oby triumfalny marsz usłyszała kiedyś Ukraina. Małgorzata Zięckiewicz, Wydarzenia. I wracamy do wojny tu i teraz i jej skutków. Ostatnie to zakręcenie nam kurka z gazem przez Rosję. Czy sobie poradzimy? O tym już za chwilę. Minister Anna Moskwa, gościem Bogdana Rymanowskiego. A potem, proszę Państwa, Paweł Szefernaker i Jan Olbrycht. Dziękuję Państwu i do zobaczenia. Dobry wieczór, witam Państwa, witam mojego gościa, Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Dobry wieczór, Pani minister. Dobry wieczór. W wojnie gazowej Polska-Rosja 0 do 1? Dobre pytanie. Ta wojna gazowa trwa trochę dłużej niż ta wojna rosyjsko-ukraińska. Ta wojna zaczęła się już w tamtym roku, w sezonie jesienno-zimowym i nie tylko z Polską, ale z całą Europą. Kiedy Gazprom rozpoczął ograniczanie dostaw, manipulowanie tymi dostawami i spekulacje. I okazuje się dzisiaj, o czym zresztą mówiliśmy, że to już była zapowiedź tej prawdziwej wojny. Wiemy, że w magazynach jest 76-80% wypełnienia. No ale co będzie za kilka miesięcy, kiedy przyjdzie jesień, kiedy przyjdzie zima? Klasycznie w tym terminie mamy około 40% napełnienia magazynów. Po co są magazyny? Magazyny są po to, że jeżeli na przykład w okresie jesienno-zimowym zdarzają się dni, że potrzebujemy więcej, bo jest zimniej, czy niektóre przedsiębiorstwa w poszczególnych okresach potrzebują więcej niż te dzienne dostawy, wtedy dokonujemy szczerpywania, używamy magazynów. Czyli nie jest tak, że my już na dzień dzisiejszy rozpoczynamy korzystanie z tego magazynu. Będziemy się go starali w najbliższych dniach dalej zapełniać. I tradycyjnie jest tak, że przed rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego staramy się, żeby 90, 95, 99% tych magazynów było pełnych. W tym roku to napełnianie magazynów, patrząc na sytuację, która się działa i dzieje, rozpoczęliśmy wcześniej i dużo szybciej. Tak, żeby mieć tego gazu więcej i gdyby była taka potrzeba, rozpocząć używanie tych zapasów wcześniej. To jest oczywiście temat numer jeden wszystkich tygodników czy dzienników ekonomicznych w całej Europie. I one piszą, że jednak kiedy nadejdzie sezon grzewczy, wzrośnie wtedy popyt w całej Europie, Polska może mieć poważny problem. Czy wiemy już, czym zastąpimy ten rosyjski gaz? Tak, i tą odpowiedź mamy od dawna. Jesteśmy w trochę innej sytuacji niż państwa europejskie. Po pierwsze, państwa europejskie mają około 30% napełnienia magazynów. Niemcy mają jeszcze dodatkowy kłopot, bo część ich magazynów to jest własność rosyjska. My planowaliśmy odejście od rosyjskiego gazu od dawna. Te wszystkie inwestycje, które prowadziliśmy, ale też nieprzedłużanie kontraktu z Gazpromem od 2023 roku, to było wszystko świadome decyzje. Decyzje nie tylko po stronie inwestycji, infrastruktury, ale też ze strony PGNiG-u, który się przygotowywał swoimi kontraktami, dywersyfikacją, takim uczeniem się też funkcjonowania na innych rynkach niż rosyjski, do tego, żeby w styczniu 2023 być w pełni gotowym. Oczywiście nie możemy sobie wyobrazić sytuacji, że te wszystkie kontrakty byłyby podpisane w ostatnim kwartale. Tak nie jest. No właśnie, mamy kwiecień 22 i teraz jest pytanie, czy ten gaz norweski, który popłynie z Baltic Pipe, będzie droższym gazem niż ten rosyjski? Jest to jeden z mitów, że gaz rosyjski jest gazem tanim. Ta narracja szczególnie nasila się w ostatnich dniach i w ostatnich tygodniach. No to konkrety poproszę. Jaka to jest cena jednego i drugiego? Oczywiście są to tajemnice handlowe tych kontraktów i gdybym dzisiaj zaczęła opowiadać o cenach, zburzyłabym całą strategię negocjacyjną PGNiG-u i jutro, przystępując do stołów negocjacyjnych przy kolejnych kontraktach, na pewno otrzymaliby dużo wyższe stawki. Czyli kontrakt, jeśli chodzi o gaz norweski, jest podpisany czy jeszcze nie? Większość tych kontraktów na dzień dzisiejszy jest podpisana, bo mówimy o tej pełnej przepustowości 10 miliardów. W tym roku uruchomiona jest jedna tłocznia i część tego gazociągu. To jest
jest około 1 miliarda na ten ostatni kwartał, bo oczywiście musimy uruchomić, przeprowadzić testy, doprowadzić do pełnej funkcjonalności i stopniowo ta przepustowość będzie się zwiększała w pierwszym kwartale kolejnego roku aż do tych 10 miliardów. Ale ten gaz norweski nam nie wystarczy. Rozumiem, że będziemy też musieli czerpać z innych kierunków. Czy prawdą jest, że pomogą nam Niemcy, ale przekażą nam gaz rosyjski? Czy na dzisiaj korzystamy z tego połączenia z Niemcami, nie tylko z gazu rosyjskiego, tylko z tego gazu, który kupujemy na giełdzie przez połączenie niemieckie, ale też z tego gazu Nord Streamowego, który płynie przez Niemcy. Dodatkowo będziemy też korzystali... Czyli nie pozbędziemy się do końca tego gazu rosyjskiego? Na dzień dzisiejszy nie. Będziemy też korzystali z połączenia Polska-Litwa. To jest 2 miliardy od maja, które będzie uruchomione. Jesteśmy też już gotowi do uruchomienia interkonektora Polska-Słowacja. To jest gaz południowy, który będziemy z różnych południowych kierunków zakupować. Słowacja nie dokończyła jeszcze inwestycji po swojej stronie. Liczymy, że w przeciągu miesiąca, dwóch ta inwestycja będzie zakończona. My też testy po swojej stronie przeprowadziliśmy. To jest kolejny kierunek. Mamy interkonektor czeski. Tych kierunków jest bardzo dużo. Panie minister, myślę, że najważniejsza rzecz chyba, która zaprząta głowy naszych widzów, to są ceny gazu. Czy w związku z tym wszystkim, co się dzieje, tak naprawdę znowu będziemy łapać się za portfel jesienią, że te ceny gazu bardzo wzrosną? Te ceny gazu wzrosły już w ostatnim roku, no, doświadczamy w ostatnich tego. Doświadczają i w tego ludzie bardzo mocno. Tego roku, tak jak mówiłam, ta wojna putinowska i te spekulacje już się zaczęły. Oczywiście nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, jaka ta cena będzie. Nie wiemy, ile będzie trwała wojna i jak będzie wyglądała sytuacja również sankcji. Jeżeli będziemy solidarni, wtedy zupełnie inaczej jako państwa europejskie występujemy w tych kontraktach, w tych zakupach solidarnie na rynkach europejskich. Czy możemy mówić o tym, że inne ceny będą dla klientów indywidualnych, inne ceny dla firm? Czy jest szansa na to, żeby dostać jakieś wsparcie? Czy to wsparcie, które było, będzie kontynuowane? Na pewno będziemy kontynuować taryfy dla tej dużej grupy, która została stworzona w styczniu, czyli wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pożytku publicznego, szkoły, szpitale, wszystkie te podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego, działalność chronioną i te podstawowe funkcje społeczne. Ta taryfa będzie wydłużona do 2027 roku. No tak, ale są takie sytuacje, kiedy na początku roku na przykład jakaś firma na wybrzeżu płaciła 3000 za gaz, a przyszła podwyżka, płaci 10 tysięcy. Czy mogą być takie aż drastyczne podwyżki za kilka miesięcy? Nie sądzę, żeby to była aż tak radykalna sytuacja, bo przypomnę też, że też ten gaz LNG, które my mamy i płynie do Polski, to jest ponad 6 miliardów w tym roku, w kolejnym roku 8 miliardów, to też jest ten gaz, którego używamy na rynku. Tutaj ceny mamy stałe, podpisane kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi, z Katarem, więc tylko część tych kontraktów to są kontrakty nowe, część to są zakupy spotowe, takie zakupy jednorazowe, giełdowe, transakcje wynikające z bieżącego zapotrzebowania. Więc sporą część tego rynku mamy już ochronioną. A co z takimi zakładami jak Azoty? No, to jest kwestia produkcji nawozów. Wiemy, jak bardzo mocno podskoczyły ceny nawozów. Czy trzeba się również liczyć, że nawozy pójdą jeszcze bardziej w górę? Znaczy, myślę, że trudno tutaj patrzeć konkretnymi branżami, bardziej całym rynkiem polskim, rynkiem europejskim i rynkiem światowym. Gaz jest silnie uzależniony i zmiany cen gazu od tego, co się dzieje na rynkach i od tych spekulacji, które tam się dzieją. Dobrą wiadomością jest, że ta dopłata do nawozów została w Polsce, w jedynym państwie Unii Europejskiej, zatwierdzona przez Komisję Europejską. Jeszcze jedna sprawa. Wiemy, że 4 europejskich nabywców gazu zapłaciło już Rosji za dostawy w rublach. Wiemy też, że kolejne 10 innych europejskich firm otworzyło w Gazprombanku konta, aby spełnić żądania Rosji dotyczące płatności. Jaki sens mają sankcje, skoro są tak jawnie łamane? Na dzień dzisiejszy to, czego brakuje, to takich pełnych sankcji na gaz. To by nam rozwiązało problem z Gazpromem, problem z obchodzeniem sankcji w 100%. I właśnie tych sankcji oczekujemy, żeby wszystkie państwa europejskie solidarnie zakończyły. Kto tutaj jest głównym hamulcowym? Jakie kraje? Jeżeli chodzi o sankcje, to przede wszystkim te państwa, które mają gaz. Austria ma na przykład gaz z Rosji w 100%. Blokują te sankcje też na dzisiaj Niemcy, no i oczywiście Węgrzy. Węgrzy. Najwięcej problemów wydają się mieć Węgrzy, bo oni nie tylko kwestie uzależnienia od gazu, ale także kwestie elektrowni atomowej. Tak.
tak, węgierska elektrownia atomowa jest oparta na rosyjskiej technologii, ale też widzimy, że w Europie mamy paliwo jądrowe. W wielu państwach to paliwo jądrowe to jest ciągle paliwo rosyjskie. No dobrze, ale czy Bruksela, czy Ursula von der Leyen nie ma instrumentu, żeby te kraje przestrzegały te sankcje? Dzisiaj no bo to wszystko mamy dziurawe sito. Przewodnicząca wypowiedziała się dosyć radykalnie, że państwa będą ponosiły konsekwencje i dosyć radykalnie wypowiedziała się, że płacenie w rublach każdorazowo jest łamaniem sankcji. Czekamy na kolejny krok i na konsekwencje, bo pakiet sankcyjny nie zakłada określonego pakietu tych konsekwencji. Liczymy, że te konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec państw i w konsekwencji państwa się wycofają z płacenia w rublach. Czy Polska wystąpi na drogę sądową przeciwko Gazpromowi? Tutaj stroną oczywiście jest PGNiG i ta sytuacja jest ewidentnym naruszeniem umowy. Na dzień dzisiejszy gaz nie płynie, co oznacza, że Gazprom absolutnie złamał kontrakt. Nie obowiązuje nas prawo rosyjskie i żadne ukazy Putina nas nie obowiązują. Obowiązuje nas kontrakt, który na dzisiaj strona rosyjska łamie i nie realizuje, zaprzestając dostaw. Będzie pozew do Trybunału? Na pewno wszelkie kroki prawne zostaną podjęte przez PGNiG. PGNiG ma tu duże doświadczenie, potrafi też wygrywać arbitraże. Czyli co, jest szansa na jakieś miliardowe odszkodowania? Mamy nadzieję, bo ten kontrakt jest do końca roku. Więc będzie łamany do końca roku. Bardzo dziękuję. Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo. To nie koniec naszego programu. Już za moment wiceminister Paweł Szefernaker. Jak to możliwe, że to się dzieje? Tu płoną ludzie, popatrzcie. Dwoje ludzi spłonęło w środku. Popatrzcie, tu są ciała. Usłyszeliśmy eksplozję i wszystko upadło. Cztery piętra, podłogi i sufity wpadły do mojego mieszkania. Zbombardowali wszystko. Dzieci cały czas płaczą, chcą się bawić, chcą żyć. Zatrzymajcie to, błagam. Zniszczyli nasze domy, nie mamy gdzie żyć. To dlatego siedzimy w piwnicy i pijemy. Co innego mamy ze sobą zrobić? W czasie wojny przyjechałam z Ukrainy, a teraz jestem w Polsce. Chcemy bardzo podziękować Polsce za tę gościnność i za wszystko, co robicie dla nas, dla Ukrainy. A w naszym studiu kolejny gość, Paweł Szefernaker, pełnomocnik rządu do spraw uchodźców, wiceszef MSWiA. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wiemy, że wydano już ponad milion numerów PESEL, ale wiemy, że granice z Polską przekroczyło około 3 milionów uchodźców. Co podziało się z tymi 2 milionami? Gdzie oni są? Panie redaktorze, zawsze, także przed wojną był ruch przygraniczny, także ruch związany z zakupami. Dziś widzimy, że wrócił ruch zakupowy na granicy polsko-ukraińskiej. To znaczy są Ukraińcy, którzy przyjeżdżają tutaj na zakupy, wracają do siebie. Jest także ruch taki tradycyjny na co dzień. Więc część z tych 3 milionów osób to są takie osoby, które i tak przed wojną by przekroczyły granicę z Polską. Z drugiej strony mamy też osoby, które traktują Polskę jako kraj tranzytowy. Udają się do innych państw Unii Europejskiej, czy po prostu Zachodu, do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii. Więc my szacujemy dzisiaj na podstawie rejestrowania się do kart ukraińskich telefonów, do kart SIM ukraińskich, że mniej więcej blisko 2 miliony osób, to jest w zależności od w różnych dniach, no bo część osób się wylogowuje, przelogowuje się na polskie karty, prawda? Myślę, że blisko 2 miliony osób to są takie osoby, które przebywają w tej chwili w Polsce, a myślimy o tym i szacujemy, że około 1,5 miliona, 1,6 miliona to są te osoby, które będą chciały na dłużej w Polsce pozostać. Osoby rejestrują się w rejestrze PESEL i cały czas wzrasta ta lista, liczba. To nie jest tak, że to już się ta rejestracja zakończyła. Mniej więcej tyle samo mówi ten raport profesorów Duszczyka i Kaczmarczyka. Oni mówią, że realnie jest w Polsce około 1,4–1,555 tysięcy uchodźców. Czyli to są ci ludzie, którzy są realnie przebywają w naszym kraju. To oznaczałoby, gdyby tak było, bo to mniej więcej pokrywa się z tym, co pan mówi, że biorąc pod uwagę, że w Polsce przed wojną było 1,350 tysięcy Ukraińców, mamy w tej chwili około 2,900 tysięcy Ukraińców w Polsce. To jest bardzo poważna grupa. No, na pewno duża część z tych osób, które dotarły, to właśnie też dotarły do swoich rodzin, które były przed wojną w Polsce. Dlatego wiele z tych osób od razu zaczęło pracę. Wiele z tych osób nie ma potrzeby takiego funkcjonowania, które musi zagwarantować czy samorząd, czy państwo, czy organizacje pozarządowe. A czy wiemy dzisiaj, ile Ukraińców pracuje już w Polsce? Tych, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego. Na mocy tej specustawy, która została przyjęta, to jest kilkadziesiąt tysięcy, zbliża się do 100 tysięcy osób.
osób, które podjęły pracę, mamy zarejestrowanych 500 tysięcy osób dorosłych, więc ta liczba osób pracujących wzrasta, ponieważ przedsiębiorcy mają 2 tygodnie na wskazanie, że pracują u nich uchodźcy. Będziemy o tym także mówić jutro z panią minister Maląg na specjalnej konferencji prasowej, bo są przedsiębiorcy, którzy rzeczywiście bardzo korzystają z tego i w swoich miejscach pracy te osoby zatrudniają. Ale czy to znaczy, że to jest aż 20%, czy tylko 20%? Panie redaktorze, przede wszystkim duża część z tych osób, jak rozmawiam z uchodźcami także, teraz będzie decydować, co dalej, ponieważ przyjechali na pewien czas do Polski i z jednej strony liczyli na to, że ta wojna szybko się zakończy, będą mogli wrócić. Rozmawiałem ostatnio z paniami w małej miejscowości, w Sianowie pod Koszalinem, która przyjęła 200 osób, jest na terenie tej gminy i te osoby rzeczywiście mówią, zastanawiamy się, co robić. Jedni już mają pracę, drudzy tej pracy szukają. Są też osoby, które wiedzą, że na przykład będzie praca sezonowa za chwilę. Są osoby, które zastanawiają się, co zrobić z dziećmi, żeby móc pójść do pracy. I my musimy w tej chwili wypracować takie mechanizmy wspólnie, jako rząd i samorząd, żeby w ciągu najbliższych 60 dni, bo tak sobie założyliśmy, że do rozpoczęcia polskich wakacji, do końca czerwca, przez dwa miesiące. Tak, trzeba stworzyć system adaptacji tych osób. Pracujemy nad tym wspólnie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne i opiekuńcze dla dzieci, bo to pozwoli, żeby te osoby poszły dalej do pracy i mogły normalnie funkcjonować, jeżeli można normalnie funkcjonować, będąc uchodźcą. I wie pan, ja jak byłem pierwsze dni w czasie wojny na granicy, to widziałem strach w wielu oczach tych osób. Dziś jak byłem na spotkaniu, czy jak spotykam się z tymi osobami, to widzę uśmiech. Czują się bezpieczne, czują się zaopiekowane, czują się dobrze w Polsce, ale z drugiej strony każdy temat związany z ich rodziną, z tymi, którzy pozostali na Ukrainie, z tymi, którzy walczą na froncie, budzi strach. Więc my musimy także umieć rozmawiać z tymi osobami i taką opieką ich objąć, która pozwoli, żeby mogli normalnie żyć w sytuacji, kiedy przybyli tutaj z pewną traumą wojenną. Widzę posa, to już bardzo dziękuję. Na dalszy ciąg rozmowy z Pawłem Szefernakerem zapraszam Państwa do Polsat News. Panie ministrze, sytuacja jest taka, że sporo tych rodzin też wybrało się, czy sporo uchodźców wybrało się z powrotem na Ukrainę w związku ze świętami wielkanocnymi. Jak to wygląda, jeśli chodzi o kwestię statusu uchodźcy? Bo po jakimś czasie, kiedy nie wróci do Polski taki człowiek, to rozumiem, że ten status jest mu odbierany. Zgodnie z ustawą, którą przyjęliśmy, to jest 30 dni pobytu poza granicą Polski. Traci się ten status, który się nabyło zgodnie w związku z przyjazdem do Polski. Bez względu na to, czy się wraca na Ukrainę, czy idzie się dalej. Znaczy, nie ma takiej możliwości, aby posiadać dalej ten status, jeżeli się 30 dni przebywa poza granicą Polski. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że rzeczywiście to, co pan mówi, panie redaktorze, były takie przypadki osób wracających na święta. Jednak w morzu osób, które do nas dotarły, na razie te przykłady są takie przykłady incydentalne. No bo też otrzymujemy informacje na przykład od ludzi, którzy mieszkają w Kijowie bądź w innych miastach Ukrainy, że tam jest duża presja, żeby wracać, tak? Bo oni też chcą normalnie funkcjonować, jeżeli nie są w regionach, które są objęte walkami. Tak, to właśnie też jest kwestia tego, że ten temat nie jest w wielu kwestiach taki zero-jedynkowy. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony my chcielibyśmy przygotować wspólnie z samorządami jak najlepsze rozwiązania związane z dalszą edukacją tych dzieci w Polsce. Tak, żeby mogły się edukować, przystępować do polskich egzaminów, żeby ci rodzice, te panie, które przyjechały z dziećmi, mogły też pójść do pracy. Nam na tym zależy, prawda? Z drugiej strony, jak rozmawiamy ze stroną ukraińską, to stronie ukraińskiej zależy na tym, żeby te dzieci jak najdłużej, jeżeli tylko jest taka możliwość, uczyły się zdalnie. Bo wiele dzieci, które trafiają do Polski, uczą się zdalnie. Należy też to uszanować, że stronie ukraińskiej na tym zależy, bo strona ukraińska chce, żeby te osoby wróciły do systemu szkolnego ukraińskiego. A wiadomo, że jak ktoś pójdzie do szkoły w Polsce, to już tutaj będzie miał swoją klasę. Pewnie jak już jest młodzieżą, a nie dzieckiem, to jakąś miłość, prawda? I różnie to może się skończyć, może zostać na dłużej w Polsce. A ile ukraińskich jest już w polskich szkołach? Czy mamy takie informacje, czy mamy takie dane? Sprzed paru dni są te dane, to było około 180 tysięcy.
ale Ukraińcy szacują, że 500 000 dzieci w Polsce, które dotarły do Polski, wciąż uczą się także zdalnie z ukraińskich szkół. Rząd niedawno oszacował, był to list premiera Morawieckiego do Ursuli von der Leyen, że koszty utrzymania uchodźców ukraińskich to jest około 11 miliardów euro. Czy już jest odpowiedź ze strony Brukseli na ten list? Oficjalna? My czekamy, żeby taką odpowiedzią było zwołanie szczytu unijnego, na którym zapadnie decyzja, żeby Unia Europejska solidarnie finansowała tę pomoc państw, które najbardziej pomagają. Polski, ale także innych państw. Taki szczyt ma ponoć być już w maju, ale wcześniej ma być szczyt donatorów, panie redaktorze, tak? Panie redaktorze, taki szczyt ma być w maju, to znaczy, że czekamy od końca lutego, prawda? My nie czekaliśmy na te środki, my pomagaliśmy. No dobrze, my tych środków nie chcemy dla siebie, my chcemy dla Ukraińców. Za mała presja była z waszej strony, za słabo mówiliście o tym. Proszę, nie artykułowaliście wprost tych postulatów. Proszę uwierzyć, że presja dyplomatyczna na te kwestie jest absolutnym priorytetem od samego początku. Uważamy, że to są kwestie, które są w tej chwili najważniejsze, żeby solidarnie Unia Europejska podeszła do tego tematu, do wszystkich państw, które pomagają uchodźcom. Były też takie informacje, że jeśli ta wojna potrwa dłużej i będzie kolejna fala uchodźców, to te koszty mogą wzrosnąć do 24 miliardów euro. Pytanie jest następujące. Czy rząd ma jakieś szacunki, jakieś prognozy, ilu uchodźców możemy jeszcze przyjąć? W tej chwili przygotowujemy się na to, że gdyby była kolejna fala uchodźców, to żeby móc jak największej liczbie osób pomóc, jednocześnie także, aby duża liczba osób mogła wtedy trafić do innych państw Unii Europejskiej. Tutaj też jest potrzebne działania solidarne. Myślę, że wszyscy już w tej chwili rozumieją i są dużo bardziej przygotowani na ewentualnie kolejne fale uchodźców niż w lutym tego roku. Aczkolwiek nikomu tego nie życzymy, żeby były kolejne fale uchodźców, bo to będzie oznaczało, że jest jeszcze więcej bestialstwa, więcej agresji Rosji wobec Ukraińców. I także pomagamy tam na miejscu, to znaczy te miasteczka kontenerowe, które powstają na przykład na zachodniej Ukrainie. Ukraińcom zależy na tym, żeby jak najwięcej osób zostało u nich. 6 milionów osób to są osoby, które z Ukrainy Wschodniej przemigrowały do Ukrainy Zachodniej i tam czekają na dalszy spokój i na dalszą możliwość funkcjonowania. Czy mamy życia? Informację, ilu Polaków, obywateli polskich wystąpiło o to wsparcie w związku z utrzymywaniem rodzin ukraińskich? No, w związku z tym, że to są wnioski, które składa się z dołu, a nie z góry, to znaczy po przebytym czasie, to my możemy na tę chwilę szacować, ile takich wniosków będzie. Na początku szacowaliśmy, na samym początku, jak rozpoczęła się wojna, przygotowywaliśmy rozwiązania na 1 000 000 osób. Według najnowszych szacunków sprzed paru dni maksymalnie 600 tysięcy osób to będą uchodźcy, którzy zamieszkali u rodzin, które będą składały wnioski o takie środki. To są szacunki. Podejrzewam, że będzie też spora liczba rodzin, które nie wystąpiły z tymi wnioskami, a które utrzymują. Na pewno też jest taka grupa osób i na pewno też jest bardzo duża grupa osób, nawet myślę około połowy z tych, którzy dotarli do Polski, to taka grupa osób, która dotarła w miejsca już zorganizowane. Zaczęła na przykład, wynajęła sobie mieszkanie, ponieważ ich było na to stać. Tak? Mamy przykład jednego miasta w Polsce, gdzie przed wojną było 650 wolnych mieszkań na jednym z portali internetowych, gdzie można te mieszkania wynajmować. Dziś jest 150. To też pokazuje, jaki jest... Skutki tych pobytu w Polsce Ukraińców są na wielu polach, tak? Poprzez rynek, począwszy od rynku mieszkaniowego, poprzez służbę zdrowia. My musimy w tej chwili pracować nad tymi rozwiązaniami wspólnie, żeby to było jak najlepiej zorganizowane. To jeszcze jedna sprawa. Chciałbym zapytać pana o list rzecznika małych i średnich przedsiębiorców Adama Abramowicza, który napisał do premiera, że jeśli rząd będzie faworyzował ukraińskie firmy, to może dojść do poważnego konfliktu narodowościowego. Czy pan dostrzega to zagrożenie? Ja nie wiem, w czym miałoby polegać. Tu chodzi jakie o działania żeśmy podjęli, które miałby Ukraińcy mogą zakładać firmy, nie rejestrując ich. I według pana Abramowicza, rzecznika, to stanowi bardzo poważną konkurencję dla legalnie pracujących już polskich firm. Wszystkie działania, które podejmujemy,
to przede wszystkim podejmujemy na rzecz Polaków. I to jest, trzeba pamiętać, że dla nas, dla naszego rządu najważniejsze jest bezpieczeństwo i interes Polski i Polaków. I gwarantuję panu i państwu, że począwszy od tematów związanych z edukacją, to przygotowujemy te kwestie tak, żeby dzieci polskie uczyły się na takich samych warunkach i w takich samych warunkach jak do tej pory. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, jest i będzie tak samo. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jest i będzie tak samo. Po to na przykład udrożniliśmy możliwość funkcjonowania lekarzy ukraińskich w Polsce, żeby oni właśnie mogli Ukraińców leczyć, tak, żeby Polacy mieli taki sam dostęp do służby zdrowia jak przed wojną. To są kwestie bardzo delikatne, ale gwarantuję tutaj, że interes Polski i Polaków jest najważniejszy. Bardzo dziękuję. Paweł Szefernaker, pełnomocnik rządu do spraw uchodźców, wiceminister spraw wewnętrznych. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my przenosimy się w tej chwili do naszego kolejnego gościa. Jest nim Jan Olbrycht, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej. A jest z nami Jan Olbrycht, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie, panie pośle. Dobry wieczór. Panie pośle, jak pan patrzy na to, co dzieje się w sprawie gazu między Polską a Rosją, między Polską a Unią? Czy tutaj możemy liczyć na jakąś solidarność ze strony innych krajów? Ja w tej chwili jestem na spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej w Pradze Czeskiej i oczywiście jest to jeden z tematów numer jeden. Nowa sytuacja, jaka wystąpiła po zablokowaniu gazu ze strony Rosji. Prawdę mówiąc, spodziewaliśmy się chyba tego wszyscy, że z jednej strony dyskutujemy, czy wprowadzić embargo na przykład na gaz rosyjski, a z drugiej strony zawsze to było możliwe, że w pewnym momencie to po prostu Rosja wykona taki ruch i zakręci gaz i wtedy pojawi się problem nie tyle zaopatrzenia w gaz, ale w ogóle solidarności wzajemnej. Więc dlatego ton, jakim jest pierwsza reakcja na to, co się stało, jest jakby wezwanie do wzajemnej solidarności, wzajemnego wspierania się, co oczywiście nie będzie takie łatwe, nie będzie takie proste, ponieważ to dotyczy z jednej strony przepisów, które już są w Unii, o które zresztą walczył premier Buzek kilka lat temu, dotyczące solidarności energetycznej. Przecież takie przepisy europejskie są i najwyższy czas je wprowadzić w życie. A z drugiej strony mamy nieustające dyskusje na temat jednolitego podejścia do embarga, czy też płacenia w rublach. No właśnie i doskonale pan wie, panie pośle, że mamy różne sytuacje. Są już cztery europejskie firmy, które zapłaciły Rosji za dostawy w rublach. Kolejnych 10 firm z kolei otworzyło konta w Gazprombanku, aby spełnić żądania Rosji. No więc gdzie tu jest ta solidarność? Ja, no, charakterystyczna jest ta właśnie reakcja takich postaci ważnych w strukturach Unii Europejskiej, czyli pani komisarz von der Leyen, która mówi o złamaniu sankcji. Oczywiście nie ma na myśli sankcji wobec gazu, ponieważ takich nie ma, ale ma na myśli sankcje dotyczące przewalutowywania. W związku z czym myślę, że no, pani komisarz daje do zrozumienia, że to obejście, które jest stosowane właśnie przez te kilka państw, w gruncie rzeczy łamie pewne postanowienia, jeżeli chodzi o sankcje. A jak pan sobie wyobraża konsekwencje za łamanie tych sankcji? Czy to są tylko słowa ze strony pani Ursuli von der Leyen, czy jednak jest szansa na to, żeby one zrezygnowały z tego obchodzenia sankcji? To na pewno będzie bardzo trudny problem pomiędzy premierami na spodziewanym szczycie, ponieważ będą musieli postanowić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z jednolitym podejściem do sankcji, czy nie. Od razu wyjaśnijmy sobie, na przykład jak takie sankcje mogą, jak embargo może wyglądać, bo w sensie prawnym to przecież nie jest kwestia uzgodnienia, na przykład, że blokujemy, czy nie kupujemy i tak dalej, ale to jest kwestia przepisów prawa europejskiego, który na przykład wprowadza zasadę zakazu na przykład dla wszystkich firm do prowadzenia transakcji w danym obszarze. W związku z czym to wtedy mamy do czynienia z embargiem, co oczywiście musi być jednomyślne. I w związku z czym, jeżeli są określone sankcje, które mają charakter
prawny, to odchodzenie od takich sankcji może mieć określone skutki, no takie, jakie Unia stosuje, znaczy określone reperkusje, jeżeli chodzi o kwestie decyzji, ale również kwestie finansowe. Prezydent Duda, który dzisiaj był w Pradze i spotkał się z premierem Czech i prezydentem Czech, powiedział, że jest ogromnie zawiedziony polityką Unii Europejskiej i decyzjami Brukseli, jeśli chodzi o pomoc dla uchodźców. Jak wiadomo, no najwięcej jest ich w Polsce. Czy pan również? To muszę powiedzieć, że ja nie za bardzo rozumiem stanowisko pana premiera. Dlaczego? Ponieważ Unia Europejska, czyli organizacja międzynarodowa składająca się z 27 państw, ma określone swoje zasady, których się stara trzymać. Dla przykładu, ja jestem posłem sprawozdawcą budżetowym i w związku z czym pytanie, jeżeli mówimy o pieniądzach z Unii czy z Brukseli, to oczywiście musimy mówić o określonym budżecie, który składa się przecież z pieniędzy płaconych przez państwa. Na dzisiaj, o czym zarówno pan premier, jak i wszyscy wiemy, budżet jest przyjęty i w budżecie są określone możliwości bez jego zmiany. Zmiana budżetu, taka poważna, wymaga jednomyślności wszystkich rządów. Na dzisiaj takiej jednomyślności. Czyli panie pośle, to wymaga tak naprawdę decyzji na kolejnym szczycie. Czy jest na to szansa? Panie redaktorze, są dwie rzeczy. To, co można zrobić natychmiast, to jest wykorzystanie możliwości, które już dzisiaj są w budżecie i to są te słynne pieniądze, które dzisiaj komisja na przykład mówi, że z samych funduszy 130 milionów euro jest natychmiast do wykorzystania. Z REACT-EU zdaniem komisji ponad 1,2 miliarda euro jest natychmiast do wykorzystania na uchodźców. Czesi na przykład zaproponowali zmianę swojego KPO pod kątem uchodźców. No, chciałem przypomnieć, że my naszego KPO nie mamy, ale to są właśnie pieniądze, które już są na stole i które trzeba wykorzystać. A pytanie o następny krok, czyli czy premierzy jednomyślnie zgodzą się na utworzenie bądź funduszu, bądź dopłaty do budżetu. To oczywiście jest sprawa najbliższych tygodni. Moim zdaniem powinni to zrobić. Jeżeli pan premier ma taką siłę przekonywania innych premierów, żeby to zrobili, to gratuluję. Tylko że na razie trzeba natychmiast wykorzystać to, co już jest w budżecie. Dwa dni temu pytałem o to premiera Morawieckiego. On mówi, że no nie będziemy przekładać z jednego funduszu na drugi, bo tak naprawdę wtedy stracimy pieniądze na cele inne zupełnie niż pomoc uchodźcom. Panie redaktorze, jeżeli jest naprawdę sytuacja kryzysowa, jeżeli istnieje ryzyko, że pieniądze niewydane znikną, bo przypomnę tylko, że pieniądze niewydane na czas wracają do państw członkowskich proporcjonalnie do ich składki, czyli do najbogatszych. Jeżeli istnieje ryzyko, że część pieniędzy nie będzie wydana na czas i zniknie, jeżeli jest w związku z czym zasadnicza zmiana w podejściu Unii Europejskiej, żeby te pieniądze, żeby nie zniknęły, żeby je natychmiast wykorzystać, to nie jest kwestia przesuwania z jednego na drugie, tylko to jest kwestia wykorzystania pieniędzy, które ryzykują tym, że nie będą wykorzystane. A po drugie, na przykład przy REACT-EU, albo mamy kryzys uchodźczy, albo nie. Jeżeli go mamy, to trzeba natychmiast przesunąć pieniądze ze spraw, które przypuszczalnie komuś obiecaliśmy, na rzeczy, które są natychmiast potrzebne. Ja rozumiem, że jesteśmy w kryzysie i reagujemy błyskawicznie, co oznacza, wykorzystujemy pieniądze tam, gdzie one są najbardziej potrzebne. No, ja jestem świadkiem tego, że w tej chwili właśnie